Na starym choroszczyńskim stole nie było jak dziś kolorowo. Był obrus ręcznie wyszywany, gliniane misy i gliniane dzbany. Był kosz z wikliny upleciony, specjalnie na święconkę zrobiony, przybrany wiosennym barwinkiem, z babcią przed kuchnią i ciepłym kominkiem. A w nim wielkanocny baranek, chleb, kiełbasa, boczek i kilka pisanek. Chrzan, sól i babka piaskowa, gotowane jajka i szynka wieprzowa. Tuż obok wędliny z ojcowskiej wędzarni, pasztet, mazurek, a i babka drożdżowa za kępką wschodzącego żyta się chowa. Jest i sałatka wielojarzynowa, grzybek i ogórek i ćwikła chrzanowa. Smażone jajka w skorupkach i żurek z białą kiełbasą, przygotowany naprawdę z klasą. Zdawałoby się, że jest już wszystko przygotowane na wielkanocne śniadanie, na radość ucztowanie i za tydzień wodą polewanie. Lecz palma i ten oto chleb z życiem ukrzyżowanym mówi nam o głębokim planie przez Boga schowanym. I na nic by było to moje czytanie, gdyby nie Chrystus, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jemu to najpierw cześć i chwałę dajmy, alleluja zaśpiewajmy. Podzielmy się jajkiem przy wielkanocnym stole, żyjmy z Bogiem i w pokoju na naszym lubelskim padole. Niech Jezus zmartwychwstały będzie nam Panem pokoju i chwały. Miłość, radość i zrozumienie niech będą waszym codziennym odzieniem. Kłótnie, zwady i spory pozamykajmy do starej komory. Niech zostaną tylko wspomnieniem, bo Jezus jest pokojem i przebaczeniem. Obyście mieli błogosławione święta. Wójt Zygmunt Litwiniuk i KGW Choroszczynka w życzeniach o was pamięta. Wesołego alleluja! Przyjechaliśmy z Choroszczynki, z KGW Choroszczynka. Ja jestem przewodniczącą, nazywam się Bożena Kołtun. To jest zastępca Halina Grażyna Oleńska. I jeszcze jest z nami nasz sekretarz Urszula Gnatowicz, tu też obok. A dziewczyny na stanowisku ze sprzedażą znajdują się po drugiej stronie. Myślę, że jedną z ciekawych rzeczy na pewno jest chleb, który jest upieczony z jajkiem, który symbolizuje 40 dni. Tutaj widzimy jajko, symbolizuje 40 dni postu, pieczony przez moją prababcię. Mamy babkę gotowaną. Uważam, że to jest bardzo ciekawe ciasto, bo jest gotowane, a nie pieczone. Żurek, tradycyjny żurek wielkanocny. Reprezentujemy koło gospodyń wiejskich w Wygodzie w gminie Wisznica. Koło powstało w 2019 roku i zrzesza dziś 105 członków. Działalność nasza polega na organizowaniu warsztatów kulinarnych, spotkań integracyjnych, takich jak na przykład letni grill, wigilia, Dzień Kobiet czy jajeczko wielkanocne. Urządzaliśmy również zabawy takie jak Andrzejki, Sylwester oraz bale karnawałowe. Organizujemy również wyjazdy do miejsc kultury, z których korzystają nie tylko członkowie koła, ale także społeczność naszej gminy. Na dzisiejszym przeglądzie prezentujemy 20 tradycyjnych wielkanocnych potraw, a wśród nich między innymi jajka ze szczypiorkiem, zupę chrzanową z jajkiem, kaczkę po staropolsku, ozorę w galarecie, klops z jajkiem i klops w galantynie. Mamy chlebek wiejski, ręcznie robiony, sałatki wielkanocne oraz kiełbasę białą w piwie. Dodatkowo przygotowaliśmy również deskę wędlin, natomiast ciast proponujemy do spróbowania baby i babki wielkanocne. Mazurki, ciasto, jajko sadzone oraz czekoladowego jeża. Przygotowaliśmy również tradycyjny polski koszyczek ze święconką, a w nim
jajeczka, kiełbaskę, chleb, babkę oraz chrzan. Zaś nasz stół udekorowany jest obrusem ręcznie haftowanym oraz serwetkami również ręcznie haftowanymi. Mamy również pisanki i jajka wykonane różnymi metodami, na przykład z papieru, na przykład pisanki ręcznie robione, wykrawane i robione woskiem, a także ręcznie robione palmy z kwiatów, z bibuły, z krepiny oraz inne dekoracje robione szydełkiem, robione z wikliny papierowej. Zapraszamy do obejrzenia naszych potraw, do spróbowania i życzymy smacznego. Witamy, jesteśmy Motwiczanka, pochodzimy z Motwicy. Nasze koło gospodyń powstało 3 lata temu. Od tamtej pory występowaliśmy w różnych konkursach, aczkolwiek w Wielkanocnym nie braliśmy jeszcze udziału. W naszym kole panie przygotowały różne potrawy. Najważniejszy podczas tradycji wielkanocnej jest koszyczek wielkanocny. W naszym koszyczku tradycyjne podstawy. Jeżeli chodzi o koszyczek, każdy element koszyczka i jego zawartości ma jakieś znaczenie, tak jak w tradycyjnych koszyczkach wielkanocnych. Wiklina oznacza nieśmiertelność duszy. Bukszpan – odnowienie. Koszyczek powinien być przykryty śnieżno-białą serwetą. W naszym przypadku jest to serweta ręcznie haftowana. Przez naszą koleżankę z koła. W koszyczku mamy baranka, chlebek, jajeczka, sól, korzeń chrzanu, kiełbaskę. Każdy o swoim symbolicznym znaczeniu. Po powrocie z rezurekcji powinniśmy się podzielić święconką. Powinno być tam parzysta liczba jajek. Na talerzykach powinniśmy pokroić każdą część i każdy z domowników powinien skosztować. Przy śniadaniu wielkanocnym zaczynamy od barszczyku. W naszym przypadku jest to barszczyk biały z chrzanem. Z chrzanem, który jest podawany z kiełbaską białą i jajeczkiem. Po skosztowaniu barszczyku mamy paletę różnych mięs. Mamy pasztety, pieczenie rzymskie, schaby pieczone, jak również wędliny tradycyjne z naszych wędzarni. Kiełbaski, boczki, szyneczki. Na tradycyjnym stole wielkanocnym bardzo ważną rolę odgrywają jajka. To są święta jajeczne. W naszym przypadku mamy pięknie faszerowane grzybki jajeczne. Prawdziwki, borowiczki z chrzanem. Jeżeli chodzi o sałatkę, tutaj mamy sałatkę jajeczną z łososiem. I jajko znajduje się również w sałatce wielowarzywnej. Jak również w pieczeni rzymskiej również odgrywa ważną rolę. Tak, tutaj dodatkowo jako przekąskę mamy taką terinę, to jest galaretka z warzywami i z jajkiem, z ciekawostek. Oczywiście najważniejszy też wśród dodatków do tych wędlin jest chrzan, ćwikła z chrzanem, oczywiście z buraczków z własnego ogrodu i z chrzanem spod drzewka, spod domu. Jeżeli się już dosyta najemy tymi przepysznymi potrawami, mamy do skosztowania pyszne baby. Nasza baba to jest innego typu baba, ponieważ to jest baba nie pieczona, a gotowana. Więc to jest całkiem inna baba niż baby nam bardzo znane. Mamy oczywiście sernik, który tak jak inne produkty są z mleka od naszych krówek, a nie ze sklepu. I jeszcze mamy tutaj tradycyjny mazurek, czyli
słodkie ciasto z kajmakiem. Tak. Jeżeli chodzi o to, to wszystko. Dodatkowo na naszym stole są inne rzeczy związane z tradycją wielkanocną, tak jak owies, który ma symboliczne znaczenie odrodzenia się, nowego życia, czy też kurczaczek, oznaka radości, czy też zajączek. Jeżeli chodzi o zajączka, to ciekawostką jest to, że podobno śpi z otwartymi oczyma, dzięki czemu pierwszy zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa. Oczywiście, zapomniałam jeszcze wspomnieć, że na naszym stole znajduje się palma, którą poświęciliśmy w niedzielę palmową. I jak pan wróci do nas później, to jeszcze oblejemy troszkę wody, bo jeszcze mamy lany poniedziałek. Witamy, tutaj wita koło gospodyń wiejskich z Rososze. Prezentujemy tutaj właśnie swój stół świąteczny, wielkanocny. I co mamy na tym stole? Różności. Te różności, ale najbardziej to prezentuje. Chcielibyśmy zaprezentować tutaj te symbole religijne. Właśnie z takich symboli to mamy tutaj najważniejsze miejsce, to krzyż, ukrzyżowanie Wielkiego Tygodnia Wydarzenia. Mamy też palemki, jako niedługo będziemy obchodzić Niedzielę Palmową. I właśnie one były głównym takim elementem. Mamy też tutaj baranka wielkanocnego, a ten baranek to jest, symbolizuje samego Pana Jezusa, samego naszego Boga, którego wierzymy, którego wyznajemy. Ponadto też mamy też tutaj koszyczek, tak zwaną paschę. Ta pascha to właśnie pochodzi z dawnych, dawnych czasów jeszcze biblijnych, kiedy to Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej, Mojżesz ich wyprowadzał i wtedy właśnie nakazane mieli jeść pieczone mięso, skoro my też to mamy w koszyczku, prezentujemy, i nieprzaśny, niekwaszony chleb. Właśnie te zioła gorzkie na pamiątkę, że w niewoli egipskiej mieli źle, mieli gorzkie życie. Co jeszcze tu prezentujemy? Prezentujemy też właśnie jajko jako symbol życia. Co jeszcze tutaj by powiedzieć? Zieleń to kwiaty, to jest symbol wiosny, symbol życia, gdzie budzi się ziemia, gdzie budzi się do życia cała przyroda. To jeszcze, co mamy tutaj na tym na stole? Chleb. Chleb jest bardzo ważnym elementem. To jest po prostu element świętości, bo sam Pan Bóg, Pan Jezus uświęcił chleb do tego, przyrównał to po prostu do swojego ciała, do siebie. Mamy też tutaj w koszyczku sól, a sól to jest też, pochodzi z czasów jeszcze, przekaz z czasów biblijnych, bo sól nadaje smak wszystkim potrawom, warzywom, ale nie tylko. Jeszcze sól egzorcyzmowana to właśnie chroni nas od zepsucia moralnego. Do tego ją używamy. Gospodynie nasze szanowne przygotowały tutaj dużo pyszności różnych. Radziłabym, żeby popróbować, poczęstują na pewno. No i dobrze, jeszcze może powiem co, pisanka. Pisanka jako też nasza tradycja podlaska, skąd się wywodzi. Po prostu za dawnych czasów było też tak, że pisanko obdarowywali, rodzice chrzestni obdarowywali swoich chrześniaków, a pisanka to symbolizuje właśnie jedność rodziny, no, życie też przekazywane i wspólnotę rodzinną. To jest też nasza taka bardzo, bardzo ważna tradycja. O tym chlebie. O tutaj. Chleb upiekła nasza jedna z gospodyń, bardzo jest w tym właśnie praktyczna. A ten chleb to jest właśnie, tu pieczone jest mięso w tym chlebie właśnie. Radziłabym spróbować, tak, zapraszamy do siebie. Na pewno coś smacznego, dobrego, innego. Wczoraj właśnie byłyśmy w Lublinie na wojewódzkim konkursie palm i pisanek wielkanocnych. I co? Zajęłyśmy pierwsze miejsce za pisanki tradycyjne.
Myślę, że to nie jest takie łatwe, właśnie to kolorowanie tych tak pisanek, ponieważ tak, trzeba na przykład kilka wzorków zrobić, wstawia się do jednej, od najjaśniejszego koloru, prawda, powiedzmy w żółty, potem znowu kilka kreseczek, jakieś tam, czy wiatraczek, czy jakiś tam szlaczek i znowu w kolejny kolor farby, znowu jakiś tam czerwony powiedzmy i znowu tak samo i tak po kolei do najciemniejszego koloru i wtedy już jak ciemny uzyskamy, więc... Ile czasu trwa takie No trochę trwa, bo musi troszeczkę w farbach poleżeć, prawda? Tam powiedzmy pół godziny w jednym kolorze, potem kilka kresek się doprawi i znowu w drugi kolor, więc tak, no to jest taki trochę dosyć długi proces, no właśnie kolorów, jak jest dużo na jednej pisance kolorów, to trochę trwa, ze 3 godziny pewnie. I przyrody, narzędzia? To jest taka zrobiona... My nazywamy to taka kluczka, ja ją robiłam osobiście sobie. To jest troszeczkę takiej cieniutkiej blaszki zwiniętej w taki lejek i przymocowane to jest do patyczka i w ten lejek właśnie wkłada się wosku i wtedy nad świecą ten wosk się rozgrzewa i się pisze, prawda? I już jak do końca się już całą pisankę opisze i okoloruje się w te różne kolory, wtedy dopiero się nad palnikiem, ewentualnie nad świecą, ściera się wosk. Bo to nie tak, że popisze się i już. Jak już jest cała ufarbowana w kilku kolorach, wtedy dopiero nad palnikiem się wosk rozgrzewa i się ściera to. I tak powstaje. Ogromny sukces. Lubię. Dziękujemy. Jesteście z siebie dumne. Bardzo jesteśmy dumne. Nawet się nie spodziewałyśmy. Pierwszego miejsca na pewno nie. Przyjechałyśmy, w większości to są produkty wykonane przez nasze dzieci. Mamy tylko wsparły pieczeniem swoich skutłokości, ale w szczególności nam chodziło o to, żeby dekoracje dzieci... My robiłyśmy palmę na konkurs, a dzieci przy nas tworzyły swoje. Czyli rozumiem, że to, co widzę na stole, to jest taka praca zbiorowa. Tak, koła gospodyń wiejskich. Ale wykonywałyście to w domu, czy bardzo... No nie, słodkości piekłyśmy w domu, ale dekoracje wszelkie dzieci robiły pod waszym okiem na warsztatach wielkanocnych. Więc tak naprawdę, co te sosnowianki, w czym gustują, bądź w czym są dobre? Co jest najbardziej ciekawe? We wszystkim, ale w słodkościach może... We wszystkim, tak. Mierzymy czynny udział zawsze. Widzę, że młodzież się częstuje. Oczywiście. Cieszy oko. Bierzecie czynny udział zawsze? Tak, w takich okolicznościach. Tak, w dożynkach, w przeglądach. Jest dzisiaj bardzo ciekawy produkt. Co to za produkt? No to taki wielkopostne, wielkopiątkowe właściwie jedzenie. To jest placek chlebek wielkopostny. Placek chlebek wielkopostny nadaje się na Wielki Piątek, na post. Rozumiem, można... że przepis jest tajemnicą. No powiedzmy, ale jest tak prosty, że... Więc podstawowe produkty. Bardzo podstawowe produkty. I z tym, że jest pieczony na suchej płycie, nie na żadnym tłuszczu, tylko na suchej, tak jak kiedyś nasze babcie piekły na płycie tej węglowej. Skromnie, no teraz, ale ciekawie. A teraz, ponieważ tych płyt raczej nie mamy, więc nie tego. Propozycja podania to jest olej rzepakowy, taki z domowego tłoczenia, nawet z naszej olejarni. No i sól, tak jak kisiel gryczany podobnie. Myślę, że to będzie takie dobre wielkopiątkowe jedzenie. Smaczne, sycące, no i postne przede wszystkim. Bardzo dziękuję.
dobry, jesteśmy KGW z Wygnanki, Babeczki z Wygnaneczki, to jest nasze logo. Mamy dzisiaj produkty dla ciała i dla ducha, więc coś i do jedzenia, i ozdoby wielkanocne. Wszystkie wytwory, które są na dzisiejszym stoisku, są produkcją naszych pań. Tutaj mamy wianki na bazie gałązek wierzbowych z dekoracjami. Tu mamy produkty, woskowe świece o różnych kształtach. Wianki, tak. Tutaj dekoracje wykonane z papierowej bibuły. To jajko. Tak. Karteczki wielkanocne, samodzielnie wykonane. Tutaj mamy takie kureczki dekoracyjne na bazie jajek styropianowych. I ciasteczka, i ciasto drożdżowe. Babeczki. Tak, miałyśmy również babeczki, ale babeczki zeszły bardzo szybko. Reprezentujemy KGW Wiesznice Wygoda. Tutaj przedstawiamy rękodzieło. Tutaj są pisarki wykonane taką metodą, mogę powiedzieć, wstążeczkową i nie tylko. Następnie są jajeczko wielkanocne, szydełkowe, zdobione kwiatuszkiem. I kurki wielkanocne. Kurki są różnokolorowe, oczywiście produkuję je jako ozdoby wielkanocne. To jest tak jakby moje hobby. W czasie Bożego Narodzenia, przed, zajmuję się wyrobami bombkowymi, a na Wielkanoc kurkami i zajączkami. Przed Państwem prezentujemy stoisko rękodzielnicze naszej placówki. Tutaj są wyroby przygotowane przez panie, które uczęszczają na zajęcia rękodzieła artystycznego do pracowni. Wykonujemy różnego rodzaju ozdoby tematyczne. Akurat teraz wielkanocne wianki, stroiki, wyroby z makramy, tak jak tutaj na przykład drzewka, łapacze snów, czyli koronka. Łapacze snów. Tak. Romantyczne. Najciekawsze rzeczy? Wszystkie są bardzo ciekawe. Te słoiki. Gdzie mogą się na przykład przydać? Te słoiczki można wykorzystać jako lampiony. Można włożyć świeczkę, jakieś światełka. Można też wykorzystać jako wazon na różnego rodzaju obecnie modne trawy, gałązki. Świerk, czyli tematycznie związane z jakimiś tam świętami, tak, na przykład. No dobrze, a na przykład jak powstało to cudo? Kwiatki są wykonane z krepiny, z bibuły, metodą quillingu, a jajeczko ze sznurka, z nici. Na szydełku jest wykonany łańcuszek, następnie zostało oklejone i ozdobione. To jest stroik, może posłużyć na cmentarz bądź do wnętrza domu. Stroik jest na drewnie i umontowane są tutaj różne ozdoby florystyczne. Także w pracowni wykorzystujemy przeróżne techniki, staramy się wszystkiego, że tak trochę popróbować, żeby panie, które uczestniczą, mogły nauczyć się wielu technik stosowanych obecnie we florystyce i rękodziele.